słuchajcie. Od drugiego wersetu. To znaczy od pierwszego to jest pieśń pouczająca Etana Ezrachity. To nie jest Dawidowy psalm. Będę wysławiał na wieki dzieła łaski Pana. Czyli nie pytam się dlaczego, nie pytam się jak długo, nie pytam się gdzie jesteś w tym momencie, ale będę wysławiał dzieła łaski Pana, tak? Tylko z takiej pozycji będziesz miał tą pewność, że Bóg się nigdy nie spóźnia, że jest dobry, zawsze dobry i że ty jesteś teraz w takim miejscu, tak, ale będziesz w innym. Bo to jest łaska, że Bóg cię nigdy nie zostawi, cię nigdy nie opuści. I dlatego ty mówisz do tej swojej duszy tutaj, będę wysławiał dzieła łaski Pana. Czego? Łaski, niezasłużonej przychylności. Nawet jak nawywijasz, to jest nad tobą łaska. Nawet jak zbłądzisz, to jest nad tobą łaska. To jest niezasłużone. Niczym sobie nie zasługujesz. Inaczej, to ty będziesz mówił, muszę się długo modlić, tak? Bo chcę zasłużyć na to, że Bóg mnie wysłucha i teraz coś zrobi. Modlisz się wtedy, kiedy cię Duch Święty porusza. I to jakby nie przeczy temu, że ten się modli, a ten się nie modli. Ale nie modlisz się, żeby poruszyć Boga. To jest, wiecie, błędne. Jest łaska. To jest niezasłużone. Ty w ogóle niczym sobie nie zasługujesz. Własnymi ustami, teraz zobaczcie, własnymi ustami będę głosił twą wierność pokolenia. Ktoś powie, no ale ja w twoim życiu nie widzę wierności Boga. Ale co z tego? To zobaczysz. A ja będę to głosił pokoleniom. Niektórzy mówią tak, no co ja mam głosić, jak jeszcze coś u mnie w życiu nie działa? Ale ty głosisz prawdę. Jak będziesz głosić prawdę, to będzie działało. A jak ty w ogóle zamkniesz usta i nic nie będziesz mówił i nie będziesz się poddawał, łaska to jest niezasłużona przychylność. Etan Ezrachita wiedział, co mówi. Bo stwierdziłem, bo stwierdziłem. Twoja łaska trwać będzie na wieki. Twoja wierność jest pewna jak niebiosa. Tak? A od szóstego, tak Panie, nieboskłon sławi Twoje cuda, Twoją wierność głoszą w zgromadzeniu świętych. W tej chwili jesteśmy w zgromadzeniu świętych, tak? Bo kto na obłokach dorównuje Panu? Kto przypomina Pana pośród synów Bożych? Bóg budzący respekt przebywa w Radzie Świętych, mocniejszy i groźniejszy niż wszyscy wokół Niego. Panie Boże zastępów, kto jest taki jak Ty? O potężny Panie, Ciebie otacza wierność. Bóg jest wierny, to my nie dochowujemy wierności Bogu, ale Bóg zawsze dochowuje wierność względem nas. Jego łaska nie ustaje. Ostatni temat, 12 odcinek o uczniostwie jest o łasce i powiem wam, że on wzbudza tak dużo kontrowersji, dlatego że dalej jest trudno zrozumieć łaskę. I my ciągle chcemy się wysilać i my chcemy ciągle jakby się starać, a łaska jest niezasłużona. I to nie ma nic wspólnego z rzeczami, które się dzieją wokół nas. Rzeczy się będą dziać, a my w tych rzeczach, które się dzieją,
wiemy, że jest Jego łaska. I dlatego Słowo Boże mówi w ciszy i zaufaniu. Tak działa łaska. Bo kiedy ty panikujesz, to nie ma ciszy. Wtedy wypowiadasz niepotrzebne słowa i zaczynasz ściągać rzeczy poprzez moc swoich słów wypowiadanych. W ciszy i w zaufaniu. W ciszy i w zaufaniu. Bóg jest dobry, zawsze dobry i tylko dobry. Bóg się nie spóźnia. Bierzemy słowa i przypominamy sobie, jaki jest Bóg. I w ciszy i zaufaniu jest Jego moc. W ciszy i w zaufaniu. A jak widzimy, że jest jakiś problem z łaską, to wracajmy do tematu łaski, żeby ją pojąć, żeby nie wybiegać przed łaskę. Myśmy dostali łaskę, żeby przyjąć Jezusa jako Zbawiciela. My to zrobiliśmy z łaski, bo nikt się do tego nie mógł zmusić. Dostałeś łaskę, żeby przyjąć Jezusa. Teraz dostajesz łaskę, żeby z Nim żyć, żeby brać prawdy, żeby ten pokój w Tobie był, to łaskę dostajesz do tego cały czas. Ja na przykład zachęcam, żebyście 12 odcinek szczególnie sobie jeszcze wysłuchali teraz, bo kiedy się porusza ten temat i zaczyna już naprawdę jakby głęboko go przerabiać, to okazuje się, że wielu ludzi wychodzi z jakby z pojęciem, że nie rozumie łaski. A łaska jest podstawą w ogóle naszego chodzenia w chrześcijaństwie. Nie wysiłkami, nie cielesnością, ale w tym odpocznieniu. Te poszewki, podejrzewam, że to był ten sen o poszewkach, które rozdawałaś kolorowe, to, że to był sen o tym, żeby odpoczywać w nim. I ja na koniec akurat, już się znalazłam, mówię, w połowie tego tematu o łasce, na koniec akurat mogłam powiedzieć, jak mi Bóg objawił łaskę. Że ty chodzisz cały dzień na boso i twoje nogi są brudne, a Bóg nie patrzy na twoje brudne nogi, tylko ci zawsze daje białe prześcieradło. Ty, synu, masz posłane łóżko. I ty mówisz, nie zasługuję na białe prześcieradło, bo mam brudne nogi. Tak? A on mówi, masz białe prześcieradło. To jest łaska. On nie patrzy na twoje błędy, nie patrzy na twoje, na twoje jakieś tam jeszcze stare rzeczy, tylko patrzy na ciebie przez pryzmat Chrystusa, który za wszystko umarł. Za wszystko. I on ci zawsze będzie dawał białe prześcieradło. To jest łaska. Może wam inaczej wypowiadam łaskę, ale sobie ten temat zgłębiajcie łaski, bo inaczej będziecie się męczyć we wszystkim. Do wysiłki. Będzie oskarżenie diabła, na przykład, że się za mało modlisz. Albo że jeszcze tam czegoś nie zrobiłeś i na pewno to cię spotkało, bo nie zrobiłeś diabła, bo się za mało modliłeś, bo coś tam się wciągnąłeś i tak dalej. A łaska jest taka, że cokolwiek zrobię, to i tak mam mu łaskę. To i tak mam mu łaskę. A wtedy, kiedy ty zaczniesz przebywać w łasce, będziesz bardziej wyczulony na głos Ducha Świętego, który ci będzie mówił, co masz robić, który ci będzie przypominał rzeczy, który ci da sen, żebyś wiedział, jeśli nie do końca szumy dnia ci tam będą zakłócały jego odbiór, tak? Więc twoje nastawienie co do odbioru tych Bożych praw i odbioru tego, co Duch Święty mówi
twojego życia będzie powodowało, że ty będziesz te rzeczy oglądał, bo Bóg to, co ukryte, będzie odkrywał. On będzie odkrywał te rzeczy. Hallelujah. Dziękujemy Panu dzisiaj za ten dzień. Lubimy Go. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za Twoje zwycięstwo. Dziękujemy Tobie, że należymy do siebie. Dziękujemy Tobie. Ty jesteś naszym Panem. Ty jesteś naszym Panem.
Thank you.
Zabraniam duchom lęku ograniczać mnie w tym działaniu. Przeklinam te duchy i wyrzucam je z mojego życia. Duchy, które weszły przez oczy. Duchy, które weszły przez uszy. Ja przeklinam je. I wyrzucam je. Precz z mojego życia. Bo wszystko mogę. W tym, który mnie wzmacnia. W Jezusie Chrystusie. Bo większy jest ten. Ten, który jest we mnie. Jezus Chrystus. Niż ten, który jest na świecie. Jezus Chrystus we mnie. Nadzieja chwały. Dziękujemy Tobie, Jezus. Halleluja! Szatanie, słyszałeś teraz wyznanie tych słów. Słyszałeś to, więc musisz opuścić życie ludzi. W imieniu Jezusa Chrystusa zabraniam Tobie dotykać teraz ludzi z tego kościoła. Przeklinam wszelkie Twoje działania. Zamykam Tobie drzwi teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteś pod naszymi stopami. Tam jest Twoje miejsce. Tam jest Twoje przeznaczenie. Jezioro z ognia. Tam jest Twoje przeznaczenie. Zostałeś pokonany na krzyżu Golgoty. My Tobie teraz przypominamy, gdzie jest Twoje miejsce. Kiedy jesteśmy w Chrystusie. Jesteś pod naszymi stopami. Pokój pokoju. Rych pozeszy Ciebie pod naszymi stopami. Ja dziękuję Tobie, Ojcze, za zwycięstwo, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Wszystko.
Ty rozwijasz się.
prawdę absolutną.